Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry z Kolumbii w stanie Missouri w tą niedzielę. Dodam, że u mnie jest wieczór, u was za chwilę będzie poranek. A to był Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 5 do 8 wersetu. Ciekawy bardzo fragment. Fragment z takiego, można powiedzieć, momentu właśnie przełomowego w Dziejach Apostolskich, gdzie dużo się zmieni. Po 8 rozdziału zbór wychodzi spoza Jerozolimy, dociera do Samarii i do Judei i później ostatecznie przez, tak to przynajmniej apostoł Paweł pokaże, poprzez służbę Piotra najpierw, który dociera do pierwszych pogan, ale zaraz później przez zbór w Antiochii, który dociera do kolejnych pogan, aż do krańcu, na krańce świata. Ale słuchajcie, kontekst jest taki, że generalnie Bóg wypycha pierwszy kościół z Jerozolimy. To było prześladowanie, które było związane z Pawłem, który się ma później nawrócić, ale na razie się nie nawraca, na razie prześladuje Kościół Boży i myślę, że są takie chwile trudne, kiedy właśnie jesteśmy prześladowani, kiedy dzieje się coś złego, kiedy wydaje nam się, że Kościół ucierpi, że będzie prześladowany, że będzie cierpiał. Natomiast zwróćcie uwagę, że to, co się dzieje, to bardzo często, może akurat nie w naszym przypadku, bo często siedzimy dalej w tym samym miejscu, ale jak naprawdę złe rzeczy się dzieją, to Kościół prześladowany ucieka po prostu. No i mamy tutaj Filipa, który był dosyć fajnym człowiekiem w Jerozolimie, generalnie sprawdził się, był pobożny, był diakonem, usługiwał przy stołach, został wybrany, więc no, w pewnym sensie można powiedzieć, jako przywódca był kimś. Ale zwróćcie uwagę, że jak przychodzi do Samarii, która jest takim miejscem, można by powiedzieć, nieoczywistym dla Żyda. Znaczy, tak jak pamiętacie, zawsze pobożni Żydzi, jak podróżowali z Galilei do Judei, to omijali Samarię, tak? Samaria była nieczysta, Samaria była pogańska, była tak naprawdę dla nich takim kultem, można powiedzieć, zupełnie bałwochwalczym w gruncie rzeczy. I może oddawali cześć Bogu Jahwe, no ale trafił do tej Samarii, nie bał się. Jakby Bóg go zmusił, być może, ciężko powiedzieć, jakby nie wiemy do końca, czemu trafił do tej Samarii, po prostu trafił do niej. I dotarł do miasta Samarii, może chciał pójść dalej, nie wiemy do końca, jak to się działo, ale może tak było, nie wiem. To w każdym razie dotarł i jedną rzecz, którą robił, był posłuszny. Czyli dotarł do tej Samarii, nie miał buzi na kłódkę zamkniętej, ale głosił Chrystusa Samarytanom. Zresztą tak jak Pan Jezus głosił Samarytance swojego czasu. Ale jak później pierwszy kościół już nie głosił, siedząc w Jerozolimie, dotarł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa i zwróćcie uwagę, co się dzieje. 6-7 werset. Można powiedzieć przebudzenie. Przebudzenie przez Filipa. I to dlaczego przebudzenie? Dlatego, że ewidentnie ma nowe dary. Znaczy nic nie czytaliśmy od nim wcześniej, żeby miał dar uzdrawiania, żeby miał dar wyganiania demonów, czy żeby to robił w Jerozolimie. Natomiast tutaj po prostu nagle się okazuje, że Bóg właśnie przez to, że dotarł do nowego miasta, do nowej przestrzeni, do nowej potrzeby, do nowego miejsca, po prostu poszerza jego obszar wpływu, poszerza jego autorytet duchowy, poszerza to, co może robić, poszerza to, ile osób się nawraca, poszerza cały wpływ na to miasto, jakbyśmy dalej czytali. Później się Szymon Czarnoksiężnik nawraca i generalnie jest potężne przebudzenie. Wszystko dlatego, że Filip przestał być w Jerozolimie, a zaczął być w Samarii. I pozwól, że zakończę takim pytaniem. A nuż siedzisz ciągle w swojej Jerozolimie i powinieneś być w swojej Samarii? A może powinnaś być w swojej Samarii? Ja nie chcę tutaj gdzieś wymuszać czegoś na tobie, ale pomyśl nad tym, że być może jakaś dziwna zmiana, która ma nastąpić, czy to w pracy, czy to w miejscu zamieszkania, jeśli masz być posłuszny, czy posłuszna, to jest warunek, który widzimy u Filipa.
Nie miał buzi na kłódkę, ale szedł i głosił. Życzę Ci, żeby tak było. Żeby jeśli czujesz się gdzieś osaczony czy osaczona w tej swojej Jerozolimie, a może po prostu siedzisz w Jerozolimie, ona jest dobra i błogosławiona, ale Bóg Cię gdzieś kieruje dalej, to życzę Ci, żeby z Tobą było tak jak z Filipem w Samarii, żeby to było nowe błogosławieństwo, nowe obdarowanie Boże, żeby Królestwo Boże przychodziło przez Ciebie, przez to, co się z Tobą będzie działo, żebyś się nie bał czy nie bała tych nowych obszarów, ale raczej liczyła, czy liczył na to, że Bóg tam będzie, bo tam będzie. I niech ta Twoja Jerozolima zamieni się na Samarię, tak jak właśnie było w życiu Filipa. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś wszędzie obecny, że Twoje Królestwo ma docierać wszędzie. Daj nam się nie bać, daj nam iść za Tobą, daj nam się cieszyć, daj nam Ciebie uwielbiać, Boże, i niech się dzieje Twoja wola, daj nam iść za Tobą przede wszystkim. To jest, Panie, ten nasz warunek. I niech ta Jerozolima, jakakolwiek ona jest, niech się zamienia w taką Samarię, jak u Filipa. A w naszym życiu o to Cię, Panie, prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.